Sezon skoków narciarskich dobiega końca. Przed nami ostatni weekend tej zimy, Planica. Bohaterem ostatnich tygodni bez wątpienia był mały, niepozorny Austriak. Stefan Kraft wygrał Puchar Świata po raz trzeci w życiu, ale nie mówi pas, bo ma apetyt na więcej. Stefan Kraft, czyli latanie podniesione do rangi sztuki. Tu leży klucz do sukcesów Austriaka, nie w pozycji najazdowej czy odbiciu. Jak dla mnie zdecydowanie u Krafta najlepszym elementem jest lot, bo nawet kiedy coś mu na progu nie wyjdzie, to on po prostu potrafi jeszcze wyciągnąć dobre kilkanaście metrów. Nie ma przypadku w tym, że jest rekordzistą świata w długości lotu. 253,5 metra z Vikersund wciąż pobudza wyobraźnię. W tym sezonie odniósł już 13 pucharowych zwycięstw. Całkiem przyzwoicie, jak na 30 rozegranych konkursów. W klasyfikacji wszechczasów przed Kraftem są tylko pomniki skoków. Matti Nykänen i Gregor Schlierenzauer. Do swojego rodaka traci ledwie 10 pucharowych zwycięstw. Rekord do wzięcia? Pytamy głośno. Na pewno jest możliwe, ale teraz zobaczymy, jak przepracuje kolejny sezon przygotowawczy, bowiem w skokach narciarskich różnica pomiędzy jednym sezonem a kolejnym sezonem może być bardzo, bardzo wyraźna i bardzo duża. Dlatego no, jeśli Kraft utrzyma tę dyspozycję do przyszłego sezonu, to na pewno, ale będzie o to bardzo ciężko, chociaż w przypadku tak wybitnego zawodnika jest to jednak możliwe. W liczbie pucharowych podiów Kraft już śrubuje jednoosobowo rekord. Ma ich 118 szczynnych skoczków, mógłby go już tylko ścigać Kamil Stoch. A prywatnie lubi bujać w przestworzach, latanie kocha w każdej postaci. Miłośnik rowerów i pieszych górskich wędrówek. I wędkarstwa. Nie stroni od świata. Lubi kontakt z najmłodszymi, już teraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prywatnie wielki fan Bayernu Monachium i tenisa, a właściwie jednej postaci. Roger Federer, świetny gość, twardo stąpający po ziemi, nigdy nie był oderwany od rzeczywistości, sława nie przewróciła mu w głowie. Za to go cenię, lubię takie podejście do świata i ludzi, chciałbym kiedyś z nim dłużej porozmawiać. Kraft byłby sportowcem spełnionym, gdyby nie Igrzyska Olimpijskie. Tu wciąż czeka na medal w konkursie indywidualnym. Igrzyska mają swój wymiar, za dzieciaka śledziłem je ze szczególną uwagą. Pamiętam, jak medale zdobywali Morgenstern i Kofler, a ja siedziałem na kanapie i chciałem być jak oni. Igrzyska to mój wielki cel. Olimpijski medalowy deficyt nie przeszkadza mu być gwiazdą sportu w Austrii. W Wiedniu doczekał się swojej muzealnej figury. O podobieństwie do pierwowzoru przez grzeczność nie będziemy dyskutować.